Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś zapraszam Państwa na odcinek związany z fotografią. Prawda jest taka, że moja serdeczna znajoma Justyna Warwas, która wykłada na Uniwersytecie imienia Jana Długosza w Częstochowie, zainspirowała mnie do tego, żeby pokazać młodych ludzi, którzy fotografują i którzy robią fajne, obiecujące rzeczy. Mówi Wojtek, jest wystawa w Gaudemater absolwentów trzeciego roku fotografii. Może byś pogadał, a ja z miłą chęcią pogadam, dlatego, bo jak Państwo wiecie, wszystko co robię, to ma na celu archiwizowanie ludzi, którzy robią coś fajnego w mieście, którzy są w jakiś sposób z miastem związani. No i cóż, zapraszam Państwa do krainy fotografii. Z prawdziwą przyjemnością gościem moim i Państwa Dawid Domański. Dzień dobry. Częstochowianin? Tak, od urodzenia. Od urodzenia, a tak jakbyśmy do tyłu spojrzeli do Wrót Domańskich, jak wiesz coś na ten temat? Z Krzymowskich jest mój dziadek. Więc to jest niedaleko Lublina, powiedzmy, tamte rejony. Też miał zakład fotograficzny tam? Nie miał. Nie. Mój ojciec się zaczął zajmować fotografią i filmem, kiedy był młody. No i jakoś to tak jakby się zachowało w rodzinie. Czyli można powiedzieć, że twój tata ma na imię Radek? Radosław. Znam. Myślałem, może być jakieś kojarzenie tutaj. Znam. Aczkolwiek nie chciał usiąść przed moją kamerą. Proponowałem mu dwa razy, no ale widzę podobieństwo. Zdania się. Tak, ale widzę podobieństwo, że jesteś bardzo podobny do ojca, więc dlatego też takie skojarzenie. Czyli można powiedzieć, że z tą fotografią to ty jesteś trochę obciążony dziedzicznie. No chcąc, nie chcąc. Gdzieś to się tam pojawiało, musiałem gdzieś tam o to zahaczyć. Powiedz mi, szkoła średnia Częstochowa, nie? Co to za szkoła? Ja chodziłem do Raymonta, to znaczy jakby przez cały czas tam ta plastyka gdzieś tam była, te dziedziny artystyczne się pojawiały. W gimnazjum chodziłem do plastyka, a później do Raymonta na projektowanie odzieży. Czyli co, myślałeś o tym, żeby być projektantem mody? W zasadzie tak. To znaczy ta część jakby samego szycia mi nie odpowiadała, dlatego jakby się z tego wycofałem. Czyli tworzenia jak gdyby się zajmowałem. Tak, ale projektowanie i robienie konstrukcji technicznych, jakichś takich rzeczy zawsze mi się podobało. Więc jakby grafika komputerowa, fotografia, te wszystkie rzeczy, to one są jakby pokrewne. No dobrze, jakbyś z tego Raymonta chciał wymienić jedno nazwisko, które ci zapadło w pamięć, mówię o profesorach w tym wypadku, to kogo byś wymienił? Ja będę musiał powiedzieć nazwisko samo, bo ja bardzo słabą pamięć do imion mam, dlatego nie chcę tutaj jakby sprofanować osoby, jakby wymieniając po prostu po nazwisku kogoś, kto mnie uczył. Ale dyrektor jest taką osobą, która... Pan Zając. Tak, który tam taką rock'n'rollową duszę ma i jakby znam jego przeszłość tam mniej więcej. Więc tak, on zawsze jakieś tam wsparcie było, powiedzmy, bo ja chodziłem do klasy, w której były same panie. Więc jakby byłem osamotniony przez 4 lata. No i gdzieś tam mnie mentalnie wspierali, bo... Ja tutaj nie będę przybliżał tematu, bo się narażę po prostu. Ale ja ci tak wejdę w słowo. Kobiety wiesz. Są, wiadomo, zaborcze. Super są, tak. Ale z drugiej strony jakby od nadmiaru to też może głowa rozboleć. To tak wyglądało, jak ja dostałem się pod koniec lat 80. na filologię polską do Wyższej Szkoły Pedagogicznej. To przyjęto na rok 100 osób, z czego 96 to panie i 4 chłopców. Także, to przynajmniej 4. No przynajmniej 4, no, także trzymaliśmy się razem. Dobrze, powiedz mi jedną rzecz, ta fotografia, bo ja rozmawiałem z osobami, które brały udział też w tej wystawie, mówimy o tej wystawie w Gaudemater. I taki mnie się nasunął, wiesz, wniosek, że
W dzisiejszych czasach, nie mówię, że wszyscy, ale jest tak, że ludzie jak decydują się studiować, no to też tak patrzą na przyszłość swoją, więc tak, albo chcą być lekarzami, albo chcą być prawnikami, tak, albo chcą być inżynierami, no w każdym razie, czy informatykami, czy programistami, czy znaczy, no takimi wybierają taki kierunek kształcenia, który ma im zapewnić na przyszłość jakąś stabilizację życiową związaną no z kasą, co tutaj dużo ukrywać. Przydają się pieniądze. No tak, oczywiście. No tym bardziej, że żyjemy w czasach tak szalonego konsumpcjonizmu, że po prostu głowa boli. Natomiast no ten kierunek fotograficzny oczywiście piękny, bo fotografia w ogóle sama w sobie jako dziedzina jest cudowna. Natomiast co z przyszłością po takim kierunku? Pytam młodego człowieka, który... Myślę, że studia artystyczne jakby nie przygotowują do bycia biznesmenem, tylko one budują jakąś wrażliwość i później jakby trzeba samemu już za siebie decydować i podjąć decyzję, co się zrobi z tym wszystkim. Nie wiem, może studia artystyczne powinny jakby zawierać ten aspekt, jakby co potem. Bo na przykład dla mnie no to jest wiadomo, że ja chcę komunikować jakieś swoje przemyślenia przez działania wizualne, ale jakby nie wiem jakby w jakim kierunku to pójdzie, jakby w jakim momencie się znajdę na przykład za ileś tam lat. Więc to jest takie ciężkie. Myślę, że bardzo dużo artystów, głównie młodych, ma z tym problem, że ciężko im się zdefiniować właśnie na rynku. Żyjemy w czasach powszechnie panującego internetu i no, technologii cyfrowej i co z tym idzie związane, no, komputerów i tego wszystkiego. Czy to jest tak, że ty bierzesz pod uwagę, że na przykład, nie wiem, możesz być grafikiem komputerowym, czy odpowiadać za wizualne strony, nie wiem, wyglądu stron jakichś internetowych, czy no myślę w takim zupełnie praktyczny sposób. Myślę, że to będzie raczej szło w stronę jakby tworzenia własnego przekazu jakiegoś. Że jakby będę się starał robić coś swojego, natomiast no jakby pieniądze trzeba brać z innych źródeł, żeby zasilać to, co się chce zrobić faktycznie. Czyli interesuje cię, czy chciałbyś być, czy będziesz próbował żyć ze swojej sztuki? No i fajnie by było. No. No będę się starał, natomiast no i żeby to robić, no to trzeba tam porobić jakieś zdjęcia produktowe czasami coś nakręcić też, coś co się mniej chce zrobić. A trzeba, żeby mieć za co żyć, nie? No tak. Dobrze. Czy coś takiego jak indywidualna wystawa fotografii w twoim przypadku? Ja nie mówię teraz, ale za rok, za dwa, że Dawid Domański zaprasza i pokazuje swoje zdjęcia. Znaczy, raczej nie byłoby tam tylko fotografii. A co jeszcze? Plakaty, grafika, może ceramika jakaś. Aha, czyli szeroko tak bardzo. No tam myślę, żeby jakby pierwsza taka wystawa to by była jakby zbudowana z wielu różnych rzeczy i to by było takie trochę może chwiejne. Ale żeby pokazać siebie jako... Tak, że raczej po prostu jakieś tam realizacje ogólne, że tam myślę, że właśnie ceramika by była, może jakby się udało, tam byłaby jakaś animacja czy coś takiego, bo dużo tych rzeczy jest. Ale robisz też te rzeczy, o których mówisz teraz? Tak. Czyli realizujesz się tak naprawdę na wielu polach. No tak. I później to się odzwierciedla później jakby w innych realizacjach, bo mogę skorzystać z ceramiki, nawet fotografii. Tak, robię oczywiście. Na przykład plakat, w którym zrobiłem jakieś tam rzeczy z plasteliny i jakby sfotografowałem to i tak powstał plakat jeden. Jeżeli zawęzilibyśmy twoją wypowiedź tylko i wyłącznie do fotografii, to co ciebie w fotografii najbardziej kręci? Ja myślę, że taka autentyczność i obserwowanie rzeczywistości, chcę fotografować czegoś, co jest narracyjne i opiniotwórcze, tylko jakby zastawanie rzeczy takimi, jakie one są. Ale to co, reportaż, streetowa fotografia, jakieś takie... Znaczy taki moment, coś takiego, tak bym to nazwał. No ale portret na przykład, albo komunia, albo zdjęcia ślubne. Nie. Absolutnie nie.
Nie, to nie jest to. Myślę, że może bym... Akt? Tak. O, co się zaciekawiłem teraz. Myślę, że jak byłaby sytuacja, w sensie odpowiednia do tego, jakby bym chciał sfotografować daną osobę, bo byłaby dla mnie interesująca pod tym kątem, to wtedy tak, to by się mogło stać. Ale nie, raczej nie szukałbym na przykład modelek specjalnie pod tym kątem. Czyli nic przeciwko sobie, tylko to, co cię kręci i tak. W tym kierunku. Także jak coś mnie zainteresuje, jakaś rzecz, zagadnienia, no to wtedy się za to zabieram i gdzieś tam to próbuję analizować i badać. Pod kątem na przykład fotografii w tym przypadku, jeśli o niej rozmawiamy. Analog czy cyfra? Jeżeli coś trzeba powtarzać dużo razy, no to cyfra, ale generalnie wybrałbym analoga. Czarno-biały czy kolor? Zależy. To zależy co i jak. Tak. Ale jeśli większość... są na przykład kolory, jeśli jedzie do jakiegoś kraju egzotycznego, to bardzo miło, jeżeli tam są kolory. Ale tak jak na większość, jeżeli byś porównał, to robisz więcej czarno-białej fotografii czy kolorowej? Czy to jest na równi, czy nie ma raczej znaczenia? Raczej kolorowej. Raczej kolorowej. Jeżeli ktoś zaprosiłby Ciebie na kolację, to co powinno się znaleźć na talerzu, żebyś miał frajdę? No, ten talerz pewnie nie byłby w Polsce, bo pewnie tutaj się nie da tych rzeczy dostać, tylko to by były jakieś rejony azjatyckie. Czyli kuchnia azjatycka. Tak. To Cię kręci. A muzyka odgrywa jakąś rolę w Twoim życiu? Jeżeli tak, to jaką? No, uczę się grać na gitarze teraz. Znaczy, no tak próbuję się uczyć, no bo wiadomo, że tego czasu jest mało, a tak to słucham raczej gitarowej takiej muzyki albo alternatywnej. Alternatywnej, mocnej. A jeżeli miałbyś wymienić trzy zespoły, które Ciebie kręcą, albo które odcisnęły takie zasadnicze piętno, to kogo byś wymienił? Nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, bo wydaje mi się, że wyjdę stąd i pomyślę sobie, kurde, nie powiedziałem o tym. I jakby, jeżeli teraz podam kogoś, to zlekceważę tych, kogoś. Których nie wymieniłem. Ale w każdym razie riffowe, mocne, gitarowe granie, to Cię kręci. No super. Dobrze. Czego w takim razie już tak na koniec Tobie życzyć? Mi? Tak. Nic mi nie trzeba życzyć, bo ja robię to, co lubię i jakby nie potrzebuję nic więcej. Może odrobiny pieniędzy, ale to... Przyjdą z czasem. Dobrze, no to ja życzę zdrowia. Dziękuję. Bo to się zawsze, no również dziękuję. To się zawsze przyda. Życzę, żebyś miał takiego farta w życiu, żebyś robił tylko to, co cię kręci. No właśnie te negatywne doświadczenia, one też budują wrażliwość na te rzeczy, które później wychodzą pozytywne. Także to nie można, nie można patrzeć być tak hedonistycznie, tak? Bo to się wszystko takie płaskie robi. Dobrze, no to życzę Ci w każdym razie realizacji, żebyś robił to, co lubisz i żebyś miał z tego chleb. No i żebyś często jeździł tam do tych azjatyckich krajów i jadł te rzeczy, których tu nie możesz zjeść. Schabowe też nie jest złe. Też nie jest, oczywiście. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa Dawid Domański. Już po obronie, czy jeszcze? Po obronie. Czyli świeżo upieczony absolwent Wydziału Fotografii Uniwersytetu Jana Długosza. Wydziału Sztuki. Wydziału Sztuki. Fotografii i Przekazu Wizualnego. O, Jezu. Wydziału Sztuki, Kierunku Fotografii i Przekazu Wizualnego. Proszę, jak mnie poprawił. No w każdym bądź razie poważnie to brzmi. Dziękuję bardzo. Człowiek, który lubi azjatycką kuchnię, alternatywne riffy i uczy się sam grać na gitarze i który uważa, że też powinny być zlecenia negatywne, bo one wtedy uwypuklają te zlecenia pozytywne, że nie może być tak płasko. Bardzo dziękuję za rozmowę i machamy do tej kamery. Trzymajcie się, ludziska, cieplutko, pozdrawiamy Was. Pa, pa.